witam Was bardzo serdecznie w następnym vlogmasie. I... Oh my god. Patrzcie na to, patrzcie. Mój kot właśnie zrzucił choinkę na podłogę. Brawo! Chyba jakoś stoi. To są jeszcze bombki na podłodze. Nie chodzę, że się to nie zainteresował. Breakfast time with candy. Tak więc tak, kochani, witam Was w vlogmasie jeszcze raz. Jest 10 grudnia. Nie, to nie jest 10. Jest 11, jest 11 grudnia. Pełny ogar. Jest 11 grudnia, jest piątek, nie. Co jest? Tak, dzisiaj jest piątek, tak. Dzisiaj jest piątek, jak widzicie, nie ogar w pełnej okrasie. Życie stewardessy takie jest, że my po prostu nie wiemy, jaki jest dzień tygodnia, nie wiemy, jaki jest w ogóle dzień. I to nie jest tak, że tylko w sobotę i niedzielę mamy wolne. To się u nas cały czas zmienia. Jest godzina 11. Ja dopiero wstałam, niestety. Pokażę Wam pogodę może w tym świątecznym vlogmasie. Proszę zobaczyć. Słonecznie, zielono, niebieskie niebo z przelotnymi chmurkami. Tak. I tak. Do zobaczenia później. Pa, pa. Candy? She wants to be the bag. She jumps in. Spacer z kotem na plaży, pogoda jest cudowna, jest grudzień, wolno od pracy, jestem na dyżurze, nie wiem czy mnie widać, ja siebie nie widzę, bo nie mam okularów, słońce mi świeci i jest po prostu genialnie, jestem w takim sweterku i w spodenkach, ale jest mi naprawdę ciepło. I tak, niedługo święta, a tutaj pogoda jakby letnia. Do zobaczenia później. Now we are going to play basketball with a little Candy here. Yeah. Candy. And it's today's her first day going out. See you later. She's gonna play as well. She's gonna play what? For sure. This day, no. We are with Candy on the basketball and we are playing now and she really really, it's on the other side. She really really likes it. She's sitting here watching and enjoying the game. I think she wants to have a go as well. Yes, Candy? Hey, I'm the first one. So I was the second winner. Lily was the first one. I was first. And these losers are still playing and trying. Właśnie jest 15 i przyszła pora lunchu, a na lunch będę miała lasagne ze szpinakiem. Spróbujemy. Wygląda ono tak. Już tutaj nagrzewam swój piekarnik. I trzeba ją piec dosyć długo, bo około ile? 35 minut chyba to było. Mm.
Hej kochani, więc tak, właśnie wróciłam z zakupów, byłam w Lidlu i byłam w Audi. I co? I pokażę wam, co kupiłam. Więc tak, moje pierwsze dwa produkty to jest koci żwirek, bo mi się skończył, a drugi to taka pufa. Taka pufa do siedzenia była w kolorze pomarańczowym i czarnym, ja wzięłam w kolorze czarnym, bo będzie nam pasować lepiej do mieszkania i tak, była na przecenie z 18 euro na 10 euro, więc fajna promocja. I tak, co tu jeszcze kupiłam, co jeszcze mam? Sałatka caprese z tuńczykiem, pewnie ją wezmę sobie do pracy. Oczywiście też, to są wszystkie rzeczy z Audi, które teraz pokazuję. Tu jest taki przybornik, wiecie, sztućce, jakieś tam pudełeczka i w ogóle też na przecenie z 4, prawie 5 euro na 2 euro, więc spoko. Kot już się zainteresował tutaj moją pufą. Ser żółty, co to jeszcze jest? Koci, jedzenie kocie, bo też już mi się skończyło. La Candy, też kocie jedzenie, jakaś kimba. To się skusiłam na to, bo nie powinnam, ale jakieś truflas z belgijską czekoladą. Jakieś takie, wiecie, batoniki, coś takiego. Jogurt, bananowy jogurt z chrupkami czekoladowymi. Takie chusteczki nawilżające, takie mokre chusteczki. Ciasteczka zbożowe z czekoladą. Multivitamina do wody, którą bardzo często piję. Sok warzywny, jakiś ekologiczny, z pomidorów i warzywami. Następnie znowu jakieś jogurty, nie, to jest jakiś ryż na mleku z cynamonem. I to są takie bułeczki, takie z czekoladą, na jutro sobie do pracy wezmę na rano. A tu są takie też bułeczki, tylko że na słono, z tuńczykiem chyba, jak dobrze zrozumiałam hiszpański język. Więc to są pierwsze zakupy z Audi, a tu są zakupy... Niech nie, was nie zmyli siatka, to jest z Lidla. I tak, kupiłam... Co to jest? To są jakieś takie sucharki, jakieś takie z pomidorem i oliwkami. Kot się schował do tej i hałasuje. Tu są czekoladki, które jeszcze muszę dołożyć do kalendarza adwentowego, ponieważ wyjadłam już wcześniej. Kamil! Przestań! No co ty robisz? Dobra, wracamy do zakupów. Turon kupiłam, żeby wam pokazać. Candy, idź stąd! Przeszkadzasz teraz. Idź. Okej, okay. To jest taki turon, hiszpański przysmak na święta. Chciałam spróbować tej wersji takiej na miękko. Sałatka z tuńczyka meksykańska. Oczywiście do pracy sobie spróbuję wziąć. Spróbuję przez dobra. Druga sałatka, tym razem też z tuńczykiem, ale jakaś mediterraniana, śródziemnomorska sałatka. To jest jakiś pate de tomato seco, czyli chyba jakiś pasztet z suchych pomidorów, chciałam spróbować. To też jest jakieś papryczki nadziewane jakimś serem, które ja pamiętam z Biedronki, kiedy się kupowałam i uwielbiałam je. Tu jest taka herbatka suszona z cytryną, czarna. Tu jest mousse de chocolat, czyli jakiś mousse z czekolady i z kokosem. Taki, wiecie, taki serek jakby, coś takiego, deser. Tu są znowu też czekoladki, takie choco-choco-coco. To ma chyba być przypominać Bounty, więc kupiłam, bo właśnie też chcę dorzucić to do kalendarza. Tu kupiłam takie na spróbowanie jakieś takie, nie wiem co to jest, wydaje mi się, że to są kurki, a może jakieś podgrzybki, czy kto to wie. Takie, wiecie, w słoiczku, bo nie jadłam już chyba 1000 lat takich grzybków w słoiczku.
No i oczywiście na koniec pasta do zębów, bo już mi się skończyła i taka, wiecie, pasta do zębów, wszyscy wiemy. I też jakieś tam jedzonko dla kota, też jej się należy. I to by było tyle. Tutaj wszystkie zakupy są wyłożone. Tak to wygląda. Aha, jeszcze kupiłam tutaj chipsy, które już odłożyłam w samochodzie, z chili i sok pomidorowy, który też już otworzyłam w samochodzie. Więc tak to wszystko wygląda. Na zakupy wydałam około prawie, że chyba 50 euro, czyli 200 zł. No ale ich jest dosyć sporo. I tak, tak to wygląda. Więc tak, to są moje zakupy. Haul zakupowy z Lidla i Audi. Pralka mi hałasuje na balkonie, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale Hiszpanie trzymają pralkę na balkonie. Taki ciekawostka dnia. I tak, mój vlog może jest dzisiaj nudny, ale tak, byłam, jak już pewnie widzieliście, byłam dzisiaj na spacerku z kotkiem i z dzieciakami. Byliśmy też na boisku pograć w piłkę, a teraz właśnie byłam na zakupach i rano niestety muszę iść do pracy. I nie chodzi o to, że idę do pracy, ale chodzi o to, że muszę wstać o 3 rano. Więc depresja przedporanna, weekendowa mnie dopada powoli. I tak, pokażę Wam moją choinkę, którą mój kot dzisiaj strącił. W tym roku jest, w zasadzie chyba jak co roku, bo tylko takie mamy bombki, jest różowo-srebrna z jakimiś tam dodatkami. I tak, nie będę Wam pokazywać reszty, bo jest bałagan, muszę posprzątać. Pokażę Wam tylko jeszcze mój kalendarz, jak się przedstawia, cały czas chyba w nienaruszonym stanie. To, co opróżniamy, to dajemy z powrotem na kalendarz, żeby to jakoś w miarę wyglądało. I tak, do zobaczenia później. Pa, pa! Otwieranie mojej pufy. Próbuję. I się nie da. Okej, to jest moja pufa. Wygląda nawet spoko. Jest chyba taka duża. Ciekawe, czy można ją nadmuchać ustnie. Mam nadzieję, że tak, bo ja nie mam żadnej kątki. Bo tu jest jedno, ale to wygląda, jakby to było właśnie do jakiejś kątki, której ja nie posiadam. Bo ustnie to raczej słabo dmucha. Ale duża jest ta pupa. Naprawdę wielka. To jest trójka. Dobra, później to nadmucham. Ale cieszę się. Fajna, za 10 euro to spoko. A będzie wyglądać tak? To będę ja na pupie z moim laptopem. Okej, dobra, ja już uciekam. I do zobaczenia. Pa, pa, buziaczki.